Cześć, ja nazywam się Mateusz Stręga, jestem dietetykiem i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dziś zapraszam Cię na już 13. podcast z serii Nowy Wymiar Zdrowia. Gościem mojego dzisiejszego podcastu jest lekarz Katarzyna Świątkowska, absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, lekarz i autorka bardzo ciekawych książek pod tytułem Mity medyczne, które mogą zabić. Jest to trzeci lekarz, który pojawia się w moim podcaście, więc dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność. O czym dzisiaj rozmawialiśmy? No, oczywiście o mitach medycznych, najważniejszych, tych najbardziej szkodliwych i tych najciekawszych. Myślę, że temat naprawdę ciekawy, gość wyjątkowy, gość z wielką wiedzą oraz wielkim doświadczeniem, także nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do tego, byście usiedli wygodnie, zapięli pasy, a ja zapraszam Was serdecznie do oglądania i wysłuchania. Cześć Kasiu, witam Cię na podcaście. Cześć Mateusz, witaj. Czy mogłabyś powiedzieć naszym widzom i słuchaczom parę słów o sobie? Kim jesteś, czym się zajmujesz? Jestem lekarzem, pracuję w przychodni jako lekarz pierwszego kontaktu. Coś mi tutaj, przepraszam. I od pewnego czasu również piszę książki, prowadzę bloga o mitach medycznych. Po prostu w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że ludzie bardzo często wierzą w totalne bzdury, które im szkodzą, a z drugiej strony, kiedy ma się 15 minut na pacjenta w przychodni, w gabinecie nie bardzo można, nie ma czasu, nie, żeby to wszystko wyjaśnić. No i stąd ten pomysł. Okej. Jesteś autorką 3 książek na ten moment, tak, prawda? Mhm. Czytałem 2 z nich i naprawdę są bardzo inspirujące, muszę przyznać. Jest tam mnóstwo badań, co dla mnie, jako osoby, która lubi opierać się na badaniach naukowych, to jest bardzo cenne, bo faktycznie każdy rozdział w Twojej książce to jest po prostu cała Biblia odniesienia do różnych badań naukowych. A to fajnie, cieszę się, bo oby więcej takich dietetyków. Super. A powiedz mi, do książek zainspirowali Cię właśnie pacjenci w gabinetach, czy to jakaś inna inspiracja była? Czyli to ta ilość mitów, która gdzieś tam się przewijała przez Twój gabinet, czy może gdzieś bardziej w internecie, na grupach różnych czytane te mity? Co najbardziej Ci inspirowało do napisania tych książek? Chyba kontakt w ogóle z ludźmi. Chyba takim bodźcem bardzo silnym były 2 rzeczy. Pierwsza to była kwestia kawy, to był moment, kiedy miałam staż na oddziale diabetologicznym, zbierałam wywiady często od pacjentów, którzy na tą cukrzycę, najczęściej drugiego typu, zaczynali być leczeni. No i ciągle słyszałam z dumą: o, pani doktor, ja nie piję, nie palę, kawy też nie piję, nie? A sobie myślałam, no i szkoda, bo kawa zmniejsza ryzyko tej choroby, a nawet jeżeli już się zachoruje, to no, poprawia przebieg. I z drugiej strony też wielu lekarzy było przekonanych, że kawa jest szkodliwa, nawet gdzieś tam w artykułach, w czasopismach medycznych, gdzieś tam to się przewijało, że jako możliwa przyczyna hipomagnezemii, czy no, po prostu była przedstawiana jako szkodliwa używką, a w świetle badań, nowych badań, nie tych sprzed tam 10 kilkunastu lat, to właśnie okazuje się, że kawa jest bardzo zdrowym napojem i to nie jest dobre, że wielu ludzi sobie jej odmawia, tych, którzy ją tolerują, bo owszem jest grupa ludzi, którzy kawy nie mogą pić, bo mają takie geny, że nie rozkładają kofeiny i ona długo krąży w ich ciele i szkodzi, ale większość z nas tą kawę może pić, jeżeli nam smakuje, lubimy ją, to nie powinno się sobie żałować, dlatego że regularne picie kawy zmniejsza ryzyko i cukrzycy drugiego typu, i choroby Parkinsona, i Alzheimera, i depresji, niektórych nowotworów. Także ta lista chorób jest bardzo długa, przed którymi kawa... Jeszcze wszystkich nie wymienię, bo mamy cały dzisiaj rozdział do pogadania, także jeszcze cię będę wypytywał dokładnie, gdzie i kiedy ta kawa może pomóc i gdzie na pewno nie zaszkodzi, więc to jest na pewno ciekawy temat. Ja sam jestem kawoszem, więc ten rozdział, bo właściwie to pierwsza część książki, bo jeszcze tylko powiem słuchaczom, że książka nazywa się Mity medyczne, które mogą zabić. I mamy ich 3 części na ten moment. Ja je podlinkuję na YouTubie w opisie. Na moim blogu też będzie książka, także zachęcam, bo jest świetna. No a w pierwszej części książki chyba niemal 1/3 książki jest poświęcona właśnie kawie, prawda? Tak, no bo kiedy zaczęłam drążyć temat, a wiem, że wiele rzeczy nawet może większość, to co pisze, to jest wbrew oficjalnym, tak. Nawet nie chodzi o powszechne takie przekonania, tylko wbrew temu, co mówią niektórzy lekarze i dietetycy. W związku z tym każde moje zdanie to jest poparte badaniami. Kiedy zaczęłam publikować, bo internet się rządzi swoimi prawami, każdy może się pokłócić, zwyzywać nawet, nie? I miałam właśnie takie momenty na początku, że pisano pod moimi tymi artykułami, niemożliwe, żeby to pisał lekarz, że kawa zdrowa, tak. Albo też się spotkałam z dużą krytyką, kiedy zaczęłam pisać o szkodliwości fobii gorączkowej, bo też każdy rodzic, albo prawie każdy, przynajmniej kilka lat temu tak było, kiedy dziecko zagorączkowało, to się leciało do apteki, dlatego że reklamy i niektórzy pediatrzy tak właśnie mówili, że tak trzeba robić, każdą gorączkę zwalczamy. A to nie dość, że szkodliwe jest z tego takie właśnie zwalczanie na siłę gorączki, ta fobia gorączkowa jest szkodliwa dlatego, że podwyższona temperatura tam do 39 u osoby bez chorób przewlekłych, ona wręcz skraca czas tej infekcji, tej choroby, a po drugie leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, bo to właśnie jest ta grupa, mają dużo działań niepożądanych. I nawet właśnie a propos tych leków, tak sobie ostatnio myślałam, bo jeżeli chodzi o koronawirusa, to mamy statystyki, że w analogicznym okresie ubiegłego roku to było więcej zgonów w Polsce, nie? Ogólnie. I nie wiem, czy po części trudno powiedzieć, ale na pewno to jest i mniej transmisji było wirusów, innych, nie? Grypy, ale też na pewno mniejsze zużycie leków przeciw przeziębieniom, bo też to obserwuję, też o tym pisałam dlatego, bo to też jest bardzo szkodliwe, że człowiek, który przychodzi z katarem, jakimś bólem gardła, pytam się, przychodzi pacjent, boli mnie ucho, pani doktor, jak boli, to jest ostry ból, 2 razy mnie zakuło, nie? Albo na przykład boli mnie gardło, pobolewa, od kiedy? Od wczoraj, od 14. I ludzie są przekonani, że trzeba zaraz jakiś lek na to wypisać, nie wierzą swojemu organizmowi, a te leki właśnie, te tak zwane na przeziębienie i grypę, one mają bardzo dużo skutków ubocznych i u ludzi, którzy są obciążeni przewlekłymi chorobami, one mogą nawet tragicznie się skończyć. I to też są badania i właśnie w tej sytuacji z koronawirusem mieliśmy na pewno dużo mniejsze zużycie ich, bo ludzie i do apteki przestali po nie biegać i do przychodni z każdym drobiazgiem i to tak właśnie na marginesie nadużywania tych leków. Super. Różnych leków. O tym też jeszcze trochę więcej pogadamy i o antybiotykach później, ale co do gorączki to fajnie, że do tego nawiązałaś, bo ja kiedyś też myślałem nad powiązaniem tego zbijania gorączki z coraz większą ilością zachorowań na nowotwory, bo gorączka ma też działanie zabójcze dla komórek rakowych, jeśli one są w jakimś tam wczesnym stadium rozwojowym. No i teraz jak my sobie za każdym razem, kiedy nasz organizm odpala te mechanizmy samonaprawy, sabotujemy trochę to lekami, myślisz, że to poza na jakieś inne choroby jeszcze może wpływać, na ich rozwój? Tak, były badania na zwierzętach, ale nie było badań na ludziach, jeżeli chodzi o wpływ właśnie gorączki i nowotworów, ale rzeczywiście były badania na zwierzętach, że te zwierzaki, które nie reagowały podwyższoną temperaturą albo się to ograniczało u nich, to one były bardziej narażone na nowotwory. Rzeczywiście to było na zwierzętach, zbadano. Super. I jeśli się nie mylę, to nawet w Polsce już jest taka terapia jak hipertermia, czyli albo miejscowa, albo całego organizmu. Wiem, że w Polsce, nie pamiętam w którym mieście, ale w klinice takiej normalnej, nie jakiejś altmedowej, tylko normalnej klinice, szczególnie nowotwór piersi jest leczony miejscowo hipertermią, czyli przegrzaniem, więc to też taki ciekawy kierunek, więc fajnie, że wspomniałeś o tej gorączce. Dobra, to ja już wchodzę do tematów, które mam tutaj wypisane, żebyśmy zdążyli je w ogóle omówić. I pierwszy, który sobie wypisałem, w związku z tym, że masz aż 3 tomy, można powiedzieć, książki o mitach medycznych, to zastanawiałem się, czy masz jakiś twój jeden ulubiony mit medyczny? Nie. Nie masz? Okay. Nie, to są różne, na pewno ta kawa, odtruwanie, oczyszczanie, odkwaszanie, wszystko jest, właśnie nadużywanie leków, z grupy NLPZ-ów, czyli nieserydowych leków przeciwzapalnych, co bardzo często tłumaczę pacjentom, bo oni nie zdają sobie sprawy z tego, że hamując ból i zapalenie, jeżeli mają miażdżycę, nadciśnienie, choroby serca, to zwiększają sobie znacznie ryzyko zawału i udaru. I oni bardzo często robią takie oczy, no jak to? Nikt mi o tym nie powiedział, bo jest takie przekonanie, że skoro lek jest na każdej stacji benzynowej, na przykład ibuprofen, no to musi być bezpieczny, nie? A wcale tak nie jest, nie? No mnóstwo. Okej. Mi też się ciężko zdecydować, myślałem sobie o tym, zresztą pisałaś mi, że też byś mi chciała o to zapytać i na pewno dla mnie jako osoby, która też trenuje, kontekst białka i nerek jest ciekawy, bo jest takie jakieś właśnie mit, że białko samo z siebie uszkadza nerki, natomiast mamy badania na osobach ze zdrowymi nerkami, gdzie nawet 4 gramy białka na kilogram masy ciała nie powodowało żadnych uszkodzeń i fakt, myślę, że ten mit się wziął z tego, że u osób z już uszkodzonymi nerkami białko powoduje problemy, no i tutaj mamy takie to trochę rozszerzone. No na pewno też coś, co opisywałaś w swojej książce, więc kwasy tłuszczowe różnego rodzaju, bo ja zajmuję się dietami często ketogenicznymi, jakimiś dietami low carb, więc tutaj fakt fobii tłuszczowej jest mi bardzo dobrze znany. No i ta kawa, bo jestem kawoszem, więc bardzo mi się podobało w twojej książce to odkłamanie tego tematu i omówienie tak wielu badań naukowych, ale też bym nie potrafił zdecydować się na jeden mit, bo jest tego za dużo. Jeszcze cukier, że nasz mózg potrzebuje cukru, żeby myśleć na przykład. Pamiętam do tej pory, jak mi proponowano, żeby przed egzaminem zawsze zjeść kostkę czekolady słodkiej, żeby się lepiej myślało, a później po 30 minutach można było zasnąć, więc no jest tych mitów naprawdę sporo. Nawet samo właśnie kwestia trenowania, bo ludzie nie doceniają roli masy mięśniowej, nie, w ciele. Jest też coś takiego, że jeżeli chcemy schudnąć, no to się na kardio nastawiają, na jakieś tam właśnie tylko aeroby, a w ogóle się nie docenia tego, że ilość masy mięśniowej się przekłada i na dłuższe życie, lepsze funkcjonowanie, też leczy właśnie tego typu ćwiczenia, zmniejszają dolegliwości bólowe związane ze stawami. To też jest taki mit, to znaczy może nie mit, tylko może nieświadomość, nie, że... Zgadzam się z tą w pełni, doskonale wiem z mojego gabinetu, że większość osób przychodzi schudnąć i jest zaskoczona, kiedy gdzieś tam próbuje ich nakierować na te ćwiczenia, nie po to, żeby koniecznie wyglądali jakoś świetnie, tylko po prostu w kwestii zdrowotnej, bo to też w kontekście chociażby metabolicznym jest niezwykle ważne. No nawet też to są nowe badania, że są ludzie, którzy mają taki profil genetyczny, że oni są skazani na otyłość, jeżeli nie będą ćwiczyć, nie? I dlatego, że mają takie receptory adrenergiczne, że no, bez ruchu nie ma szansy. Ale no można to obejść, ja na przykład też robiłam te badania genetyczne, ale jakoś waga okej, nie? Także wszystko do przejścia. No. Super. No dobra, przechodzimy do tej kawy jako drugi punkt na mojej liście, bo na pewno jest tutaj sporo mitów do obalenia i sporo tematów do obgadania, bo na pewno ogląda nas wciąż dużo osób, które jeszcze nie czytały twojej książki i myślą sobie, że no ta kawa jest nie za fajnym napojem. Zresztą sam się z tym spotkałem, bo na moim kanale YouTube czasem podczas filmów na przykład piję kawę czy coś wspominam o kawie, no i różne zarzuty się pojawiają. Tak, jak to dietetyk w ogóle może pić kawę i mówić, że to jest dobry napój? I ja się właśnie zastanawiam, jak to się stało, że tak naprawdę taki super napój, który jest mega zdrowy, ma taką reputację czarnego charakteru trochę w świecie medycyny i to nie tylko wśród Kowalskich, tylko jak sama wspomniałaś, nawet wśród lekarzy. Tak. Myślę, że to się rzeczywiście wzięło się z badań, bo początkowo faktem jest, że wiele osób, które palą papierosy, pije sporo kawy. I kiedyś przed laty, kiedy oceniano to, jak oni często chorują na przykład na nowotwory, choroby serca, jak długo żyją, zauważono, że właśnie ci, którzy piją kawę, ale dlatego, że to było wrzucone do jednego worka. Ci, co palą i piją i ci, co... Poza tym też przez lata kawa uchodziła, czasami jeszcze dzisiaj uchodzi, za niezdrową używkę, więc jeżeli ktoś dbał o swoje zdrowie, tak jak dzisiaj też wiele osób, więc one kawy nie piją, zielona herbata, nie? Albo woda z plasterkiem cytryny, kawa, broń Boże, no to one automatycznie też, skoro dbają o zdrowie, to i więcej się ruszają, dbają o prawidłową masę ciała, o to, co jedzą innego, nie jedzą jakiegoś śmieciowego jedzenia. I teraz wszystko się zaczęło zmieniać, kiedy zaczęto analizować osobno różne grupy ludzi. Tych, którzy mają nadwagę i tych, którzy nie mają i piją kawę, jedni i drudzy. Tych, co palą papierosy i co nie palą papierosów i piją kawę. No i okazało się, że właśnie w tych badaniach kawa ewidentnie właśnie zmniejszała ryzyko przeróżnych chorób, nawet jakieś niemiarowości serca, typu na przykład migotanie przedsionków, bo okazuje się, że kofeina zmniejsza ryzyko włóknienia i serca, i wątroby, nie? I myślę, że tutaj właśnie nastąpił ten przełom. Poza tym też odeszliśmy od tego, co się powszechnie sądzi, bo to wszyscy sobie powtarzali. Zresztą też z kawą było tak, że takie przekonanie wzięło się z reklam, bo ci, co chcieli sprzedać suplementy magnezu, straszyli przez lata tych, co piją kawę, że oni mają problem z tym magnezem przez tą właśnie kawę, nie? I dopiero kiedy zaczęto to badać na dużych grupach ludzi i tych badań się pojawiło dużo, bo to, że pojawi się jedno, dwa badania, no to zresztą często też są fałszerstwa w nauce, bo to są pieniądze, granty, nie, i tak dalej. Ale jeżeli z różnych stron świata to się powtarza, no to... Super, super, że o tym wspomniałaś, bo i do tematu magnezu, i do tematu jakości badań chciałem nawiązać, bo ja też się spotykam z tym, że nawet jak w odpowiedzi na jakieś komentarze krytyczne opowiem o badaniach naukowych, to się spotykam z tym, że na przykład papierosy też na początku miały badania naukowe, które mówiły, że są zdrowe i okej, natomiast właśnie bardzo ważne jest to, co mówisz, że to nie jest tak, że to jeden naukowiec czy jedno laboratorium wypuszcza te badania, tylko to są badania z całego świata tak naprawdę od dość niezależnych i niepowiązanych ze sobą osób. No i dzięki internetowi na pewno, nie? Bo my jesteśmy dzisiaj globalną wioską, wszyscy mogą się komunikować. Żeby opublikować swoje badania, nie trzeba mieć pleców w nauce, bo jednak niedawno było tak, że jeżeli nie byłeś protegowanym tam, no to się nie przebiłeś, a dzisiaj dzięki internetowi, nie? Tak jest. Mamy to szczęście, że możemy weryfikować dużo więcej, prawda? Tak, jeżeli nam się chce. No to moje dwa ulubione, znaczy nie, może nie ulubione, ale na pewno zarzuca się kawie to, że wypłukuje magnez i że odwadnia. I poruszałaś te tematy w swojej książce, prawda? Tak, tak. I to jest właśnie ciekawe, skąd to wypłukiwanie magnezu, bo wręcz po pierwsze nie ma żadnych badań, w żadnych podręcznikach, kawa nie jest uznawana jako źródło hipomagnezemii, nigdy nie zostało to udowodnione. Nie ma nigdzie badań, żeby kawa w ten sposób działała, natomiast są takie badania czy opracowania w różnych krajach świata, gdzie się segreguje pokarmy, napoje pod względem tego, ile procent dziennej dawki magnezu dostarczają. I kawa jest zawsze na jednym z pierwszych trzech miejsc, w zależności od wieku badanych. Tak było w niektórych krajach Azji, w Stanach Zjednoczonych. Kawa jest wymieniana wręcz jako źródło magnezu, a nie jako coś, co ten magnez po prostu zabiera. Nie? Ciekawe. Tak, to jest prawda, bo o ile z odwodnieniem można się doszukiwać tego, że były te badania źle zinterpretowane, bo faktycznie jak nowe osoby zaczną pić kawę, to przez 3 dni bodajże ta utrata wody jest tam lekko zwiększona. Tak. Więc ale tutaj jeszcze się można doszukać czegoś, prawda? Tak, jeżeli ktoś, ale to też nie są jakieś takie ogromne ilości, nie? I to rzeczywiście dotyczy osoby, które nie są przyzwyczajone do kofeiny, nie? Tak, ale na temat magnezu nie ma ani pół badania, więc to jest bardzo ciekawy wid. Tak, więc precyzując, kawa nie powoduje utrat magnezu, a więc jest wręcz jednym z najlepszych źródeł. Tak, może nie najlepszym, tylko takim, po które ludzie sięgają, nie? Bo tak. Tam zielonolistne rośliny mają tego magnezu, no orzechy też, no tylko... Ale właśnie przeliczając na taką porcję produktu łatwą do spożycia każdego dnia, biorąc pod uwagę... No właśnie, więc kawa jest super, także polecamy. Jesteś ogólnie kawoszem? Tak, tak, dlatego też bardzo się ucieszyłam, jak dotarłam do tych badań. Okej, super. Idąc dalej w temat kawy, bo już kilka problemów zdrowotnych omówiłaś, czyli m.in. cukrzycę, ale myślę, że ten temat warto wejść głębiej i choroby układu sercowo-naczyniowego. Czy są jeszcze jakieś problemy zdrowotne może niekoniecznie w których nam może pomóc, bo wiadomo, że teraz nie będziemy też mówić o tym, że kawa jest lekarstwem na wszystkie choroby. Jest, w jednym przypadku. Super, zaraz chętnie o tym usłyszę, ale też w jakich chorobach może działać po prostu profilaktycznie w pewnym sensie. No to właśnie przede wszystkim cukrzyca, choroby serca. Ogólnie wykazano, że ludzie spożywający regularnie kawę dłużej żyją, zmniejsza ogólnie śmiertelność, zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera, Parkinsona, zmniejsza ryzyko depresji, niektórych nowotworów. I jeżeli chodzi o choroby wątroby, kawa jest obecnie rekomendowana osobom, które mają przewlekłą chorobę wątroby, dlatego że znacznie zmniejsza progresję do marskości, więc jeżeli ktoś ma przewlekłe zapalenie wątroby, to wręcz tą kawę powinien pić, oczywiście jeżeli metabolizuje kofeinę i dobrze się po niej czuje, dlatego że tutaj kawa ma działanie spektakularne, właśnie chroni przed marskością o 50-70% zmniejsza ryzyko i również przed rakiem wątroby, bo to jest też takie powikłanie, nie? Ona jest wręcz rekomendowana osobom chorującym. Super, świetna wiadomość. A powiedz mi, czy w tych badaniach było opisane, z czego to wynika? Czy to bardziej kwestia polifenoli, może właśnie magnezu, nawodnienia, czy znowu kofeiny bardziej, czy też wpływu na wyrzut glukozy i kwasów tłuszczowych? Pewnie wszystkiego razem, bo... kawa ma kofeinę i tutaj jeżeli chodzi o działanie kofeiny, no to tutaj ocenia się, że właśnie ta ochrona przed marskością czy przed migotaniem przedsionków to jest zasługa kofeiny, bo kofeina zmniejsza właśnie włóknienie różnych narządów. Natomiast takie główne działanie ochronne kawy zależy najwyraźniej jednak od polifenoli, nie? Bo ich jest bardzo dużo, w kawie ponad 1000. Również od takich innych związków, które też mają działanie ochronne, nie? Stymulują na przykład enzymy, które odpowiadają za odtruwanie, one są w wątrobie czy w jelitach. Także to jest cała masa, wszystko razem. Super, super. Faktycznie właśnie o tyle te badania naukowe na temat dobrego wpływu kawy są teraz wiarygodne, że my wiemy dokładnie, jakie substancje mogą wpływać, prawda? Tak. Na przykład w przypadku cukrzycy czy chorób metabolicznych to tam bodajże kwas chlorogenowy tak działa, że on bardzo mocno spowalnia też przechodzenie glukozy z jelit do krwi i inne takie czynniki. Jeśli chodzi o nasz mózg, bo nie tylko lepiej nam się czasami myśli po kawie, ale też tak jak powiedziałaś, mamy tych trochę badań, że i w przypadku demencji, jak to pisałeś w książce, prawda, i w przypadku choroby Alzheimera, bodajże w przypadku choroby Parkinsona też są jakieś badania? Tak, tak. Parkinson, Alzheimer, no i właśnie ogólnie otępienie, nie? Okej. I to jest tylko profilaktyka, czy też w przypadku już zaistniałej choroby też możemy sobie w jakiś sposób pomóc? Przede wszystkim profilaktyka. Najmocniejsze badania dotyczą profilaktyki. Jeżeli chodzi o już zaawansowaną, to też są przesłanki, ale tutaj takich mocnych dowodów nie mamy, nie? Okej. A powiedz mi, czy trafiłaś na jakieś badania, które mówią o naszej mikroflorze jelitowej? Czy ona lubi kawę i kofeinę, czy może jednak nie do końca? Tak, lubi. O, świetna wiadomość. Nie chodzi o polifenole, nie? Może nie tak bardzo o kofeinę, ale rzeczywiście nawet ona lubi, tak. Super, świetna wiadomość, dobra. Zresztą to też taki nowy nurt, nie? W dietetyce, żeby zadbać o tych naszych mieszkańców, niedocenianych w ogóle. A z drugiej strony też, kiedy zaczęły się te badania, to od razu jak grzyby po deszczu, to znaczy te doniesienia, że jednak ta mikrobiota w nas bardzo mocno wpływa na zdrowie, no to od razu zaczęły się pojawiać jakieś tam laboratoria, instytuty, które już od razu ci oferują suplementy, żeby ci tą mikrobiotę naprawić, co jest niezgodne w ogóle z wiedzą naukową, bo na razie dopiero zaczynamy, raczkujemy, nie? I tak naprawdę też jest trochę takie niebezpieczeństwo, że jak przesadzimy z manipulowaniem probiotykami na przykład, no to może to wcale tak dobrze się nie skończyć, nie? Więc to dopiero się ta wiedza zaczyna rozwijać. To jest ciekawy temat bardzo, bo ty ogólnie nie jesteś wielką fanką suplementów, prawda? To znaczy tak, na pewno to jest temat niebezpieczny, dlatego że podlegają suplementy takim przepisom jak kiełbasa, jak jedzenie i bardzo często są sfałszowane, nie mają tego, co jest napisane na etykiecie, za to mają dodatek leków i jeżeli ktoś kupi suplement na odchudzanie, a w świetle badań wiele z tych suplementów ma w sobie sibutraminę, lek, który został wycofany, bardzo dobrze odchudzał, to jest pochodna amfetaminy, więc te pacjentki nie dość, że chudły, to były po prostu takie zachwycone i wracały po kolejne recepty, ale potem się okazało, że ona ma bardzo dużo działań ubocznych, wycofano ją z rynku i co z tego, skoro jest w wielu suplementach sprzedawanych bez recepty. I jeżeli ktoś kupi sobie suplement niby ziołowy, po którym dostanie udar czy jakichś zaburzeń rytmu serca, nikomu do głowy nawet nie przyjdzie, że to powiązać właśnie z suplementem. Ale z drugiej strony, no i tutaj by można było długo mówić, jest nawet taka jednostka chorobowa nefropatia ziół chińskich, bo bardzo często w tych ziołach są rośliny popodmieniane i zamiast jednej tatrandrii jest aristolochia, która uszkadza nerki. One są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wygląd i łatwo się można pomylić. Także to temat suplementów, one mogą być niebezpieczne, mogą być sfałszowane, ale z drugiej strony ja osobiście przyjmuję suplementy, tylko mam swoją markę i wiem, jak one są produkowane według standardów takich jak leki, nie? I to jest bardzo ważne, bo jednak jest tak, że dzisiaj dieta nasza nie dostarcza wszystkiego, albo trudno, nie? No i także to temat jest bardzo ale zaciekawiłaś mnie. To dobrze, bo z książki trochę wyciągnąłem taki wniosek, że w ogóle nie jesteś fanką suplementów, ale jesteś fanką dobrych suplementów. Po prostu tak, przebadam. To znaczy, zależy mi, żeby podkreślić, żeby ludzie nie wierzyli tak reklamom, bo jak oczywiście. Ja słyszę reklamę w radiu, że kupiłam te tabletki, schudłam, nie? Albo boli cię wątroba, ale masz ochotę na kiełbasę, nie martw się, łyknij sobie te tabletki, tak, włosy jeżą, nie? Kiedy jadę do rodziców, bo ja nie mam telewizora, ale jak jadę do rodziców w odwiedziny i słyszę, co tam się dzieje w reklamach, to zastanawiam się, jak to może być w ogóle legalne, bo naprawdę ludzie bez większej świadomości naukowej mogą się bardzo prosto na takie rzeczy złapać, bo w tej reklamie na przykład jest reklama jakiegoś suplementu na wątrobę i jest wprost sugerowane, że on odchudza bardzo dobrze. Nie jest to powiedziane, ale jest sugerowane, więc faktycznie to jest tragedia. A fajnie, że nawiązałaś do tej jakości, bo prawda jest taka, że ja dzisiaj mogę założyć firmę z suplementami i powiedzieć, że sprzedaję probiotyk, sprzedawać przez jakieś 2 lata tam mąkę pszenną czy ryżową i dopiero za jakieś 2 lata bym mógł mieć z tego powodu problemy, kiedy już bym się nachapał grubych milionów i tak naprawdę jeszcze mógł z tego jakoś wyjść w całości, bo tak bardzo jest ten rynek na ten moment otwarty na takie oszustwo. Gdybyś sprzedawał samą mąkę, to pewnie długo byś mógł sprzedawać, bo tego nikt nie bada i ludzie, jest efekt placebo. To znaczy, gdybyś zaczął dosypywać leki sprowadzone z Chin, tak jak to robią właśnie, albo na przykład byś sprzedawał suplementy witaminy D3, która bardzo często ma nadmiar, bo to jest minimalna ilość substancji czynnej, którą trzeba odpowiednio rozcieńczyć. No i był nawet taki ciekawy przypadek w Stanach Zjednoczonych, że guru taki atakujący lekarzy, fan medycyny tak zwanej alternatywnej, sam się zatruł swoimi suplementami, bo zamiast 2000 jednostek tam było 1000 razy więcej, nie? Wow, także tego typu problemy również są. Ale każdy może dzisiaj sobie wyprodukować, jakie chce suplementy, napisać mnóstwo komentarzy w internecie, bo tutaj też nie ma problemu z różnych tam właśnie komputerów czy tamników. No i biznes się kręci. I to widać, nie? Po prostu to się dzieje. No. Tak, Czyli jak suplement to ze sprawdzonych firm. To jest bardzo cenny wniosek, a na inne uważamy, bo nie tylko można, tak jak powiedziałem w przypadku tej mąki, że po prostu nie odczuć efektów pozytywnych, ale wręcz, tak jak powiedziałeś w przypadku tej witaminy D3 czy tych ziół chińskich, można sobie zrobić poważną krzywdę. Tak. Bardzo cenna lekcja. Wracając już na chwilę do kawy. Czy są przypadki, w których kawa może szkodzić? Może szkodzić, nie powinny z kawą przesadzać kobiety w ciąży, matki karmiące, dlatego że dziecko nie ma enzymów rozkładających kofeinę. Dlatego w ciąży no, jedna filiżanka na pewno jakieś tam cappuccino nie zaszkodzi dziennie, czy nawet może dwie słabe, ale więcej nie. I również jest grupa osób, które kofeiny nie rozkładają, dlatego że nie są zdolne pod względem enzymów, które posiadają. I wtedy kawa zamiast być rozkładana, to znaczy kofeina, bo tu chodzi o kofeinę. Mogą pić kawę bezkofeinową, jeżeli lubią i mają ochotę, natomiast one kawy nie powinny pić i one wiedzą, że nie powinny, bo po prostu źle się czują. No. Odczuwają kołatanie serca, rozdrażnienie i tak dalej. To fakt, mamy bardzo różny ten metabolizm kofeiny, bo są osoby, które tak naprawdę wypiją jedną kawę małą rano i już nie mogą spać, a są osoby, które kilka kaw sobie pozwolą, to jest bardzo indywidualne. A powiedz mi, czy coś wiadomo z chorobami żołądka, bo wiem, że są osoby, które na przykład źle czują się w kontekście tego, jakich żołądek reaguje. Czy coś tutaj na ten temat w badaniach naukowych wiadomo? To jest bardzo indywidualne, nie? Bo nawet jeżeli chodzi o chorobę refluksową, to jakiś czas temu były zalecenia tam ściśle, co jeść, czego nie jeść, czego unikać, a dzisiaj się mówi, każdy pacjent sam musi ustalić sobie, bo to jest bardzo zależy. Więc jeżeli czujemy się niedobrze po kawie, no to nie ma co właśnie się zmuszać, nie? Też inaczej można reagować na kawę popularną w Polsce, tak zwaną sypaną, nie? A inaczej z ekspresu czy rozpuszczalną, bo one też mają zupełnie inny profil tych składników, nie? Jak najbardziej. To faktycznie jest taka zależność, na przykład też kawiarka robi dość mocną kawę i spotkałem się sam z tym, że osoby, które robią sobie w kawiarce czy tam kafeterii, jak zwał, tak zwał, to po takiej kawie jednak ich żołądek coś tam się złego dzieje, a już przy kawie z ekspresu, czy nawet kawie, takie są nowe metody alternatywne, że wychodzi z tego taka bardzo delikatna kawa, to po takim czymś jest okej, więc też kawa kawie nierówna i można tego szukać, prawda? Co jest dla Ciebie najlepsze. Super. No, temat kawy mamy odkłamany, bardzo się cieszę. I przechodzimy, oczywiście po więcej zapraszam do książki, bo tam, tak jak mówiłem, jest dużo tego więcej, jest 1/3 książki poświęcona kawie, mnóstwo badań, więc zachęcam i link znajdziecie w opisie. A teraz bym chciał przejść do tematu leków, bo to też w swojej książce poruszasz, czyli trochę o antybiotykach, trochę o lekach przeciwzapalnych, które są często łykane jak cukierki, przepisywane nawet jak cukierki, bo tutaj w przypadku antybiotyków też trzeba oddać to, że niestety przez wiele lat lekarze trochę się niektórzy przyczynili do tego, że te antybiotyki są tak postrzegane. No ty masz ciekawe zdanie na temat tego i chciałbym je usłyszeć tutaj. Antybiotyki są nadużywane, ale z tego, co ja widzę, to z powodu pacjentów. Okej. Bo ja rzadko przepisuję. No oczywiście, jak są wskazania, no to nie ma w ogóle tam oczywiście dyskusji, ale... Powiedz, co jest wskazaniem do antybiotyku, żeby tutaj nasi słuchacze doskonale wiedzieli, kiedy jest powód, żeby brać antybiotyk. Znaczy na pewno trzeba, tak nie można powiedzieć, bo podstawa to jest badanie, wywiad, ale na pewno kiedy boli gardło, to jest najczęściej infekcja wirusowa, na którą antybiotyki nie działają. Natomiast jeżeli jest angina pociorkowcowa, no to antybiotyk stosujemy i to określony antybiotyk. Również w przypadku nawet zapalenia oskrzeli, to jest bardzo często, szczególnie u dzieci, wirusowa choroba, antybiotyki na wirusy nie działają. Ja to zawsze tłumaczę, bo bardzo często jest tak, wpada pacjent, pani doktor, źle się czuję od 2 dni, muszę wyzdrowieć, bo mam konferencję, to coś mocniejszego, antybiotyk, nie? Ale no i wtedy się zaczyna tłumaczenie. Antybiotyk nie działa, natomiast ma działania uboczne. Można nawet umrzeć po antybiotyku. Jest coraz częstsza taka choroba, zakażenie Clostridium difficile. To jest taka bakteria, która często w nas żyje i ona normalnie jest trzymana w ryzach przez naszą tam mikrobiotę. Natomiast kiedy zastosujemy nawet zwykły augmentin, zwykły, to znaczy popularny, może się to skończyć tragicznie, nie? Bo to zmienia równowagę i to się dzieje coraz częściej. Nie wiadomo, jakie skutki ta antybiotykoterapia będzie miała za rok, za 2, za 5, za 10. Nie? Także to musimy brać pod uwagę. A w przypadku infekcji wirusowych to w ogóle antybiotyk nie działa, bo antybiotyki działają tylko na bakterie i to określone antybiotyki na określone bakterie. Nie? Także to nie jest tak, że to jest coś mocniejszego na przeziębienie lub grypę, nie? Podkreślamy jeszcze raz, że antybiotyk na wirusy nie działa po prostu. Nie działa, nawet jakbyśmy bardzo chcieli. Aczkolwiek też zawsze to mówię, że ja nie mogę zagwarantować, że ten wirus nie utoruje drogi bakteriom, które nawet często w nas żyją. No i może się to skończyć później antybiotykiem, ale no to kto wie, najczęściej się nie kończy, nie? Okej, no to jestem ciekaw w takim razie, co radzisz takim pacjentom? Czyli kiedy wiesz raczej, że to jest właśnie wirus, co w takiej sytuacji jak nie antybiotyk? Wypoczynek. Okej, i co jeszcze? A układ odpornościowy musi mieć, dokładnie to mówię, więc teraz nie mamy na te wirusy lekarstwa przyczynowo działającego. Proszę nie wierzyć reklamom, które sugerują coś innego, że jeżeli mamy przeziębienie lub grypę, to musimy kupić jakiś lek z nazwą grypa tam w jakiejś tam formie w nazwie, z wyrazem. Jedyna nadzieja jest w naszym układzie odpornościowym, ale żeby on skutecznie zwalczył tą infekcję, my musimy wypoczywać, bo jeżeli te siły będziemy przeznaczać na stres, a stres bardzo osłabia odporność, na przemęczenie, na marznięcie, w dojazdach do pracy, na niedosypianie, to wszystko spada, powoduje obniżenie odporności, będzie się dłużej ciągnęła choroba, może się dołączyć zakażenie bakteryjne. Czyli wyspanie się, bo niewyspanie zmniejsza odporność, nieprzemęczanie się, niestresowanie się, po prostu wypoczęcie. Zresztą kiedy jesteśmy przeziębieni, czy łapie nas choroba, nasz organizm nam mówi: człowieku, połóż się, nam się nic nie chce, mamy depresję, dlatego że nasze ciało samo sygnalizuje: weź się połóż, nie łaź po ludziach, tylko po prostu odpoczywaj. Dzisiaj przez ten pęd taki często zapominamy w ogóle słuchać tego organizmu, prawda? A on daje nam często bardzo cenne wskazówki. Tak jest. A kiedy ty sama jesteś przeziębiona, stosujesz jakieś suplementy może dodatkowo? Bo nawet nie pytam, czy pacjentom, ale czy... Bo wiem, że badania naukowe są różne w tym kontekście. Wiele badań nie potwierdza, żeby coś tam działało, ale są pewne suplementy chyba, które jednak działają. Najmocniejsze w ogóle badania ma cynk, że jeżeli... Chociaż też w ubiegłym roku, 2019, się pojawiło badanie naukowców szwedzkich, które tutaj podważało to zastosowanie cynku, ale jednak jest sporo takich doniesień właśnie naukowych, że jeżeli zaczyna nas brać infekcja, taka dawka cynku większa przez 2-3 dni skraca czas i hamuje rozwój właśnie tych wirusów. Najlepiej, żeby ten cynk był stosowany w postaci dossania, czy tam jakichś tam takich orężadek, które się rozpuszcza w jamie ustnej. Były nawet w stosowaniu spreje do nosa, ale po nich było osłabienie węchu i zanik węchu, więc już ich nie ma nigdzie na rynku. Ale rzeczywiście ten cynk można zastosować, nie? Okay. No i to ma takie najmocniejsze po prostu badania. A ekstrakt z trzosku? Co o tym myślisz? Bo wiem, że czosnek na pewno jest bardzo dobry w tym kontekście. Nie wiem, jak te ekstrakty, które są w aptekach. Z ekstraktami może być różnie, a na temat czosnku, bo ja ostatnio jakoś opracowywałam ten temat, nie wiem, czy to było na moim Facebooku, i sprawdzałam badania związane właśnie z czosnkiem, to nie ma tutaj tak wielu dowodów, może też nikt tego nie badał, bo to też kwestia pewnych takich mód, bo w różnych miejscach świata są różne tam zwyczaje, nie? Okay. Ale no generalnie no to właśnie na pewno ten cynk, zresztą niedobory cynku, które zdarzają się w krajach rozwiniętych, one sprzyjają właśnie częstszym infekcjom. Tak samo jest zresztą z witaminą C. Nie ma badań, że duża dawka, jeżeli nas coś tam złapie, że ona nam powolni, skróci czas przeziębienia i grypy, bo to w badaniach klinicznych nie udało się tego wykazać, tylko dotyczyło to żołnierzy tam w warunkach koła podbiegunowego czy w takich ekstremalnych warunkach wysiłku fizycznego. Natomiast faktem jest, że w badaniach w Stanach Zjednoczonych, w Australii wykazano, że 15 do 20% dorosłych ludzi, i to dotyczyło młodych dorosłych, czyli nieobciążonych jakimiś takimi czynnikami ryzyka, oni mieli niedobory witaminy C na poziomie komórkowym, więc Być może, ale ja, jeżeli chodzi o witaminę C, jestem większym zwolennikiem naturalnej postaci, bo witamina C w naturze jest otoczona polifenolami, kwercetyną, hesperydyną, natomiast wersja syntetyczna to jest sztuczny kwas askorbinowy i ten kwas askorbinowy może zaburzać wchłanianie kwercetyny, jeżeli jest przyjmowany w dużej dawce, więc lepiej sok z pomarańczy, który ma bardzo dużo właśnie naturalnej witaminy C, czy teraz no, mamy truskawki. Papryka surowa chyba też. Papryka też. No. A powiedz mi jeszcze witamina D3, bo to jest taki jeszcze jeden suplement, z którym się spotykałem w kontekście czy badań, czy właśnie propozycji stosowania w przypadku różnych problemów zdrowotnych, no bo tak patrząc na samą rolę witaminy D3 w naszym organizmie, no to ma dużo wspólnego z układem odpornościowym. Pytanie, czy to się przekłada na walkę z jakimiś problemami zdrowotnymi? Jeżeli mamy niedobór, to będzie się przekładało, natomiast tutaj te doniesienia są no, dosyć sceptyczne z ostatnich lat. Zaczęło się od tego, że stwierdzono, że receptory dla witaminy D są na większości komórek odpornościowych, no, większości tkanek w naszym ciele i od razu się pojawiła taka nadzieja. Zresztą druga rzecz to było to, że zaobserwowano, że ludzie, którzy żyją bliżej równika, czyli są w rejonach bardziej nasłonecznionych, oni rzadziej chorują na pewne typy nowotworów. Pojawiła się nadzieja, że oho, to będziemy suplementować wszystkich większymi dawkami i to zmniejszy zapadalność na nowotwory i tak dalej. Niestety nie udało się tego wykazać w badaniach klinicznych, kiedy porównywano z placebo. Natomiast faktem jest, ja zachęcam w ogóle często pacjentów, żeby zrobić sobie raz badanie poziomu witaminy D3 właśnie w organizmie, bo my mamy bardzo różne zapotrzebowanie. O ile dla jednej osoby to będzie odpowiednia dawka 1000, 2000 jednostek, to jeżeli ktoś ma choroby jakieś współistniejące albo jest otyły, chory na cukrzycę, to ta dawka może być konieczna 4000 jednostek i dobrze wiedzieć, od jakiego poziomu startujemy, czy mamy niedobór i jakiego stopnia. Też właśnie jest ciekawe z witaminą D3, że przez lata się mówiło, że jak się wyjdzie to chociaż trochę na słońce, odsłoni się tam przed ramiona ileś tam minut, ja nawet nie pamiętam, bo nigdy w to nie wierzyłam za bardzo, to wystarczy do syntezy naszej wewnątrzustrojowej. Okazuje się, że właśnie nie, bo mam kontakt z takim instytutem właśnie zajmujący się, tam są naukowcy, zajmują się medycyną prewencyjną w Kalifornii. Oni badają, współpracują z siatkarzami plażowymi i mówili mi ci właśnie naukowcy, że bardzo często u tych siatkarzy plażowych stwierdza się, kiedy zbada się poziom witaminy D3, niedobory, więc nie jest dzisiaj tak, nie wiadomo czemu tak jest, może dieta, może, no ale faktem jest, że słońce samo czasami nie wystarczy, nie? No, ciekawe jak z tym, bo siatkarze, nie wiem jak jest, ale może się bardzo kremami UV smarują, bo tam jak cały dzień siedzą na tym słońcu. Ale to się nie da tak cały wysmarować. Nie? No jasne, okej. Fajnie, no to jest wartościowa wiadomość. Z drugiej strony ja ostatnio też widziałem badania, bo ja jestem powiedzmy zwolennikiem tego, że słońce ma na nas samo w sobie dobry wpływ, jeśli tak, go mądrze używamy. Ostatnio było takie badanie, że chodzi właśnie o światło słoneczne, wcale nie ultrafiolet. Tak. Przepraszam, przerwałam. Także zgadza się. I jeśli spojrzymy na niektóre badania, na przykład teraz to chyba było badanie w związku z hormonami męskimi, to sprawdzano właśnie naświetlenie światłem i suplementację witaminą D3 i ta suplementacja witaminą D3 nie dawała tych wszystkich efektów, które dawało nasłonecznienie pełnym spektrum światła. Dlatego to fajnie, że wspomniałeś o tym badaniu też o zdrowotności bliżej równika, bo takie same badania mamy odnośnie chorób autoimmunizacyjnych, że one też spadają im bliżej równika, więc to też jest ciekawe, jak to słońce wpływa na nas. Kiedyś leczono w ogóle takim nasłonecznieniem dzieci z różnymi chorobami. Dzisiaj się od tego trochę odeszło, a szkoda, bo uważam, że to może być taka cenna gałąź gdzieś tam medycyny i naszej zdrowotności. No trochę właśnie, na pewno to związane było z nowotworami skóry, nie? Więc... Tylko znowu chyba poszliśmy za bardzo w skrajność, a no te badania dopiero się pojawiają, pewnie za parę lat będziemy mogli. Będziemy mądrzejsi. Okej. Wracając do tematu, a nie, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że moim sposobem niezawodnym, bo zawsze byłem dzieckiem bardzo chorowitym, angina to u mnie było co roku na zimę standard, ale odkąd od 5 lat zacząłem morsować w sezonie zimowym, to kompletnie nic mnie nie łapie, mój układ odpornościowy jest ze stali, także polecam, jeśli ktoś ma problemy z układem odpornościowym, ogólnie z chorowitością, to jest bardzo dobry też sposób. Słyszałam wiele razy właśnie od znajomych, ale no jeszcze ja bym się nie odważyła chyba. A moja mama też tak mówiła, ale każdy się w końcu przekonuje, także trzymam kciuki, żeby się udało. No może. Wracając, antybiotyki już mamy omówione, a leki przeciwbólowe. Trochę o nich mówiłaś i fajnie, natomiast chciałbym tak podsumować jakby co możemy sobie zrobić, regularnie łykając jak cukierki ten rodzaj leków? Bo na przykład też widziałem badania na mężczyznach, gdzie pogarszała się nawet jakość nasienia, co jest już dużym problemem, prawda? No tak, szczególnie jeżeli chce mieć się dzieci. Co jeszcze? Więc ja to tłumaczę, moja formułka właśnie do pacjentów, którzy proszą o przepisanie tam kolejnego opakowania, no bo faktem jest, że ciężko żyć, kiedy boli, nie? Faktem jest, że mnóstwo ludzi cierpi z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów. Inna sprawa, że sami często na to pracują, bo po prostu nie ćwiczą, nie dbają o to. Ale właśnie mówię, no dobra, przepiszę, ale czy pani i pan wie, że ten lek działa w ten sposób, że on hamuje ból i zapalenie i to jest dobre, dlatego że hamuje pewien enzym, cyklooksygenazę. I ta cyklooksygenaza ma takie dwa oblicza. Jedno złe, no bo jak ona jest za bardzo aktywna, to nas boli, mamy stan zapalny, cierpimy, ale jest druga strona medalu, ta cyklooksygenaza chroni nas przed powstawaniem skrzeplin. Ona chroni żołądek przed wrzodami, bo odpowiada za produkcję ochronnego śluzu w żołądku. I to też nie jest tak, że te leki, jeżeli się przyjmie, a propos żołądka, bo to jest też taki mit bardzo częsty, że jeżeli kogoś boli, to jeżeli przepiszę mu się ten lek niesterydowy przeciwzapalny w postaci zastrzyku, to ja robię wyjątkowo rzadko, prawie w ogóle tego nie robię, bo to działa, te same działania niepożądane są, bo jeżeli się łyka tabletkę, to ona szkodzi na żołądkowi nie dlatego, że ona jest w tym żołądku fizycznie, tylko szkodzi dlatego, że ona hamuje w całym ciele tą cyklooksygenazę, hamuje produkcję ochronnego śluzu w żołądku i tutaj mamy większe ryzyko owrzodzeń. I czy zastrzyk, czy tabletka, ona szkodzi na żołądek tak samo. I to też jest właśnie taki mit. Natomiast jeżeli stosujemy ten lek w postaci zastrzyków, zwiększamy sobie ryzyko na przykład ropnia, nie, w tym miejscu. Ale to też jest taki efekt, jak wczoraj nawet spotkałam takiego pacjenta przypadkowo, no i właśnie mówi, że tam bierze zastrzyki. Ja mówię, no tak, no bo go bolą tam stawy. Ja mówię, no tak, no bo jeżeli boli, za przeproszeniem, tyłek, no to się nie myśli o tym innym bólu może. W każdym razie właśnie to jest kwestia tego żołądka, ale o wiele poważniejszym problemem jest właśnie ryzyko zawału i udaru, bo ta tendencja do tworzenia skrzeplin może spowodować zatkanie naczynia w sercu albo w naczyniach mózgu. I teraz jeżeli w sercu mamy zawał, jeżeli w mózgu mamy udar niedokrwienny. I to się zdarza. I teraz jest tak, że jeżeli człowiek jest młody, ma gładkie naczynia, nie ma miażdżycy, to ryzyko zawału u niego jest prawie bliskie zeru, nie? Więc jeżeli on sobie zwiększy to bliskie zeru o 300%, to i tak będzie prawie 0%, nie? Natomiast jeżeli ktoś ma nadciśnienie, ma miażdżycę, a jednak po 40, po 50 roku życia wszyscy mamy jakieś zmiany miażdżycowe w naczyniach, to wtedy to ryzyko już jest. Jeżeli pomnożymy to razy ileś tam procent, 100%, to robi się naprawdę groźnie. I właśnie opisywano, bo to jako pierwsi zauważyli naukowcy duńscy, kiedy przeanalizowali ludzi to z kartotek komputerowych, jakie ci ludzie brali leki przez ostatnie tam parę lat i na co oni umierali albo trafiali do szpitala, okazało się, że właśnie leki niesterydowe przeciwzapalne, czyli ibuprofen, Voltaren, czyli Majamil, Ketonal też, Naproxen, no wiele innych, One zwiększają ryzyko na przykład udaru nawet o 300%, więc robi się naprawdę groźnie, wystarczy parę dni, żeby te leki postosować, no i może się to skończyć tragicznie, nie? Także trzeba uważać, trzeba to brać pod uwagę i zawsze mieć świadomość, że jest bilans zysków i strat. Na coś pomaga, ale w czymś tam będzie szkodziło. Super, super wiadomości. Znaczy nie są dobre, ale warto to wiedzieć na pewno. Ale są bardzo istotne, bo jednak ludzie, mówię, większość ludzi coś tam boli, albo nawet mają podejście, wezmę, żeby mnie nie zaczęło boleć, nie? I tak dalej. A z drugiej strony takim lekiem przeciwbólowym, świetnie działającym, tylko może nie od razu, są ćwiczenia fizyczne. Ja często słyszę od pacjentów, których uda mi się, bo jednak wiele osób to mówi, odbiera to takie jako ble, nie, i tak, no ale ja nie mam czasu, nie, oczywiście nikt nie powie, mi się nie chce, ale ci, którzy rzeczywiście dadzą się namówić, przychodzą i mówią, pani doktor, faktycznie przestało mnie boleć, nie, okay. Od pół roku, od roku, wow. Także warto. Super. No tutaj mamy z jednej strony wzmocnienie mięśni, prawda, ale też wydzielanie endorfin i związków przeciwzapalnych, więc wszystko taki razem, no. Świetny suplement. Okej. Na chwilkę jeszcze chciałem zahaczyć znowu o antybiotyki i zapytać Cię, co z probiotykoterapią? Przed, w trakcie, po? Masz tu jakieś rekomendacje? Uważasz, że w ogóle warto? W trakcie, bo są badania kliniczne, że tylko to muszą być szczepy, które są zbadane i zmniejszają nawet o 50% ryzyko biegunki właśnie związanej z antybiotykoterapią, więc ja zawsze też radzę. Natomiast przewlekłe przyjmowanie probiotyków to tutaj jest taki trochę śliski temat. Są pewne szczepy, które mają badania na przykład w zespole jelita drażliwego, ale tak profilaktycznie, długoterminowo, no to tutaj zaczynamy poruszać się po takim grząskim gruncie, bo nawet były opisywane przypadki posocznicy, nie? po probiotykach. Okej. I w trakcie tutaj probiotyk Saccharomyces boulardii, czy coś innego? Okej, to wiemy, fajnie. Super. Ostatni punkt, jaki mam, już taki podsumowujący, taki dosyć prosty, bo mamy tutaj prawie godzinę na zegarze. Jaką ty masz receptę jakby dla tych swoich pacjentów, gdybyś tak mogła im tak szczerze przemówić, gdybyś wiedziała, że oni cię posłuchają w każdym kontekście. Jak być zdrowo w tym XXI wieku? Jakie są twoje zasady? Jakie ty stosujesz, żeby być zdrowym, żeby żyć długo i cieszyć się też tym życiem długo, prawda? No bo dzisiaj nam się wydłuża długość życia w sumie, ale często ta część jest tragiczna, tak? Więc niekoniecznie chodzi tylko o wydłużenie tego życia, ale też o to, żeby jego jakość jak najdłużej była wysoka. No jakie zasady ty stosujesz, jakie polecasz swoim pacjentom, to mnie bardzo ciekawi. Po pierwsze, tutaj nie chodzi o to, że wszystko albo nic, nie? Bo też niestety nie żyję super idealnie. Zdrowie psychiczne też jest ważne, prawda? Nie da się, ale od pewnego czasu regularnie ćwiczę i nie wyobrażam sobie w ogóle życia. Ja w szkole byłam takim typem antysportowca. Jedyny warunek na studiach, jaki miałam, to był WF. O kurczę. Kto wie, może bym nawet wyemigrowała, bo byłam właśnie we Włoszech. Bardzo mi się podoba, może to tak miało być. Ale musiałam wracać, bo miałam warunek z WF-u. Okay. Nie mogłam wziąć dziekanki. A teraz regularnie ćwiczę i zaczęłam ćwiczyć, nawet nie ze względu tam na wagę czy coś, chociaż też jestem osobą, która ma bardzo duże tendencje do tycia, ale główną motywacją była kwestia tego, że analizowałam bardzo dużo badań i okazuje się, że kiedy ćwiczymy, wydzielają się pewne czynniki wzrostu dla neuronów, na przykład właśnie neurotropowy czynnik wzrostu i on pobudza tworzenie nowych połączeń, wspomaga pamięć i dla mnie to chyba było, no bo jednak uważam mózg za mój najcenniejszy organ. nogach. No i dlatego właśnie zaczęłam chodzić na siłownię, się przełamałam dzisiaj. Nie wyobrażam sobie dnia bez treningu, to znaczy albo tam kolejnych 2 czy 3 dni. To na pewno jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, żeby utrzymywać prawidłową masę ciała, bo to nie chodzi nawet o to, pewnie też dla mnie jako dla kobiety, zresztą dla każdego człowieka jest ważne. Fajnie jest, jeżeli mogę sobie kupić takie ubranie, jakie mi się podoba, a nie w którym lepiej wyglądam, niektóre wyszczupla. Ale bardzo istotne jest dla zdrowia i to też zawsze podkreślam w gabinecie, że otyłość brzuszna jest zabójcza. I ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, bo kiedy przychodzą, oczekują, że się zmierzy ciśnienie, często nawet proszą, czy na przykład o badania, żeby sprawdzić sobie poziom cholesterolu, cukru, a ja wyciągałam centymetr i mierzę ich w pasie. I wielkie zaskoczenie. Nie? I ja wtedy tłumaczę, że jeszcze pytam, bo to najczęściej dotyczy panów. Jak pan myśli, ile pan ma centymetrów w talii? I regułą jest, że podają gdzieś około 10 centymetrów mniej niż jest w rzeczywistości. A tutaj jest tak, że każdy centymetr w talii powyżej 80 u kobiet i 94 u mężczyzn, on jest zabójczy. On zwiększa ryzyko cukrzycy, mnóstwa chorób, raków i często się dzisiaj słyszy pytania o skąd tyle nowotworów. No między innymi dlatego, że mnóstwo ludzi ma otyłość brzuszną, a ona jest czynnikiem rakotwórczym. Więc pilnowanie tego. To jest oczywiście cały temat rzeka, ale to jest bardzo istotne. Odpowiednia ilość kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie. Ja mam zawsze w swojej lodówce albo jakąś tam rybę, pstrąga, staram się różne, nie? Albo jakąś tam galaretę, żeby łatwo było wziąć pod ręką, żeby była. Mam zawsze jakieś warzywa, bo tak jak mówiłam, mam tendencję do tycia. Ja jak po prostu sobie pofolguję, to momentalnie w oczach mam wrażenie tyję od patrzenia, ale no mam takie wypracowane zasady. Zawsze w każdym posiłku jakieś warzywa, owoce też, ale tutaj też trzeba pamiętać, że one są w dużej mierze cukrem, na to też trzeba w ten sposób patrzeć. No i nie popadać w skrajności. Kawa, odpowiednia ilość. Ograniczam węglowodany też, staram się, pieczywo i no i tyle. A ty jakie masz? Zasady? Jakie mam zasady? Dużo jest podobnych tak naprawdę, bo trenuję też od tam 6 lat bodajże i też kiedy mam, nie wiem, nawet tydzień, powiedzmy, z jakichś powodów wyjęty, no to już raz, że się z tym źle czuję mentalnie, ale też od razu moje ciało mi daje znać, że coś się zaczyna dziać, plecy nawet zaczynają gdzieś tam lekko pobolewać, także ten trening i też się staram każdemu podopiecznemu ten trening gdzieś tam powoli wplatać, żeby, no bo kiedy ktoś do mnie przychodzi nawet i chce schudnąć, to nie zdaje sobie sprawy często, szczególnie kobiety, że tutaj u nich niekoniecznie trzeba już chudnąć, bo nie masz czego, tylko trzeba tą sylwetkę trochę poprawić i to już przyniesie super korzyści, więc na pewno aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Mam psa, odkąd mam psa od 2 lat, to 10 000 kroków dziennie to jest dla mnie tak o, także to też jest ogromny plus i motywacja, bo nie lubię tak sam z siebie dużo chodzić. Aha. Co do diety, to od jakichś ponad 4 lat myślę stosuję dietę low carb, od 3 lat jest to taka dieta ketogeniczna, ale taka bardziej Atkinsa przeplatana z wyjściami na dietę low carb. Sezonowo raczej się staram odżywiać, czyli teraz kiedy jest lato, nie żałuję sobie, wiosna, nie żałuję sobie owoców sezonowych. Im bardziej jest zima, tym bardziej idę w takim kierunku diety śródziemnomorskiej, ketogenicznej, czyli dużo tłuszczu, dużo zwierzęcych i tylko węglowodany, które rosną, czy gdzieś tam są to przetwory. Nawodnienie, dużo kawy, dużo herbaty, oczywiście bez cukru. No i tyle, takie proste zasady. I wysypianie się, Higiena snu na pewno jest dla mnie bardzo ważna, nasłonecznianie się, kiedy mam okazję, ale nie opalanie się tam do spalenia się, tylko raczej mój pies Syriusz mnie zawsze budzi na wschody słońca, to jest takim plusem, bo też uważam, że to jest ważna część mojego dnia. No i takie proste zasady, po prostu taki styl życia, który pozwala gdzieś tam to wszystko trzymać w ryzach. I bez wariowania, jak się nie ma poważnych chorób, to uważam, że kiedy raz na miesiąc, raz na 2 miesiące jest okazja, to na tym, nie wiem, urodzinach córki warto zjeść tego torta, a nie podchodzić ortodoksyjnie do... Nawet trzeba. No właśnie, dokładnie. Czyli bez takiego popadania w skrajności. Znaczy ja rozumiem, że ktoś może mieć teraz się zmotywował i teraz przez 3 miesiące ma jakiś taki cel konkretny i nie wiem, stosuje tą dietę, bo on ma samą motywację. To jestem to w stanie zrozumieć. Ale uważam, że nie da się tak, takich jakichś skrajnych, szalonych nawyków na całe życie zastosować, bo to psychicznie człowiek nie za dobrze na tym wyjdzie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, dajcie znać, co sądzicie o tym podcaście oraz jakich gości chcielibyście zobaczyć w kolejnych podcastach. No i zasubskrybujcie kanał, bo co tydzień widzimy się w nowych materiałach. W opisie filmu znajdziecie m.in. linki do książek Kasi. Naprawdę polecam, za mną są już 2 z 3 książek i uważam, że są świetne. Jest w nich cała masa odniesień do badań naukowych i jest to książka, która tak naprawdę moim zdaniem pasuje zarówno dla osób, które są specjalistami z dziedziny zdrowia, ale też dla przeciętnych, kowalskich, dla osób, które nie mają większej wiedzy, a po prostu są zainteresowane, żeby rozwijać się w tym temacie. Jest ona pisana językiem bardzo prostym, a jednocześnie ma odniesienie do wielu badań naukowych, więc uważam, że naprawdę każdy jest w stanie z tych książek wyciągnąć wiele dobrego. No i cóż, za dziś już Wam bardzo dziękuję. Możecie też oczywiście znaleźć podcast w aplikacjach, które pozwalają na słuchanie podcastów w wersji MP3. Jeśli to jest dla Was wygodniejsze, to m.in. na Spotify czy na iTunes lub Google Podcast znajdziecie podcast pod tytułem Nowy Wymiar Zdrowia i znów w opisie filmu widzicie linki. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć!